Pan Jezus Chrystus. Bracia i siostry, przyjechałem tutaj z seminarium duchownego, aby prosić o wsparcie finansowe na rzecz kolonii turnusu dla dzieci niepełnosprawnych Amadeum. Amadeum po łacinie znaczy kochaj Boga i opierając się właśnie na tym sformułowaniu, na tym zawołaniu, klerycy od 30 lat organizują takie turnusy dla dzieci niepełnosprawnych. Razem z osobami świeckimi opiekujemy się tymi dziećmi przez 2 tygodnie w wakacje. I to jest tak naprawdę jedyny czas, kiedy te dzieci mogą spędzić. Często to jest jedyny wyjazd po prostu na wakacje, a dla rodziców jedyny moment, kiedy oni mogą odpocząć tak naprawdę w sytuacji, kiedy opiekują się na co dzień niepełnosprawnym dzieckiem. Dlatego liczę na wasze wsparcie, ponieważ ten turnus może być zorganizowany tylko i wyłącznie dzięki właśnie wsparciu osób dobrej woli. Zachęcam także do wejścia być może na Facebooka, mamy Facebooka Amadeum. Tam można zobaczyć zdjęcia z każdego tego turnusu. W tym roku on się odbędzie pod Poznaniem w ośrodku Sióstr Felicjanek. Zawsze był pod łaską tutaj blisko Łodzi, ale w tym roku jest remont, nie da rady, musimy tam pojechać. Zachęcam was wszystkich, być może u was w rodzinach są takie osoby, które są niepełnosprawne do 18 roku życia. Można zapisać na taki turnus, są jeszcze na pewno wolne miejsca. Ja w zakresie mogę udzielić telefon do kleryka, który się tym zajmuje. Życzę miłej niedzieli, proszę o wsparcie i szczęść Boże.